Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast wojenne. Historia. Norbert, 18 kwietnia 1942 roku nad Tokio pojawia się 10 amerykańskich bombowców B-25 i zrzuca bomby. To jest skutek tego sławnego rajdu pułkownika do Littla. Jest to chyba jedna z najbardziej legendarnych historii II wojny światowej. 16 bombowców startuje z lotniskowca. Pierwszy raz, coś takiego dzieje się w historii. Część dolatuje do Tokio, bombarduje to Tokio. I w ten sposób Amerykanie pokazują Japończykom, że to dopiero początek tej wojny. I to jest, jeżeli chodzi o amerykańską narrację, jeden z największych sukcesów i jedno z najbardziej ikonicznych wydarzeń w czasie całej wojny na Pacyfiku. Ale mówimy o oficjalnej narracji, bo tak naprawdę w samych Stanach Zjednoczonych, wśród ludzi, którzy zajmują się historią, interesują się historią, ta akcja jest po prostu skrajnie kontrowersyjna, budzi skrajne kontrowersje. Dlaczego ten rajd pułkownika do i jego pilotów nie jest wcale tak jednoznaczny, jak chciałby to widzieć amerykańska propaganda? No cóż, Kamilu, dzisiaj Amerykanie, tak jak zresztą sam słusznie powiedziałeś, różnie patrzą na sławny rajd podpułkownika Dolitla i jego załóg bombowców B25 na Japonię. Kiedyś rzeczywiście przedstawiano to jako wielki sukces. Wielokrotnie mówiono, że to gwałtownie podniosło morale Amerykanów, co akurat było prawdą. Podkreślano wielkie znaczenie tej operacji, by potem zacząć w ogóle negować jej sens. Tak więc dzisiaj wśród amerykańskich historyków wojskowości trwa dyskusja, czym tak naprawdę był rajd podpułkownika do Litla, czy to była ważna czy nieważna operacja, i czy w gruncie rzeczy cała ta akcja nie była, mówiąc wprost, czystą głupotą. Amerykanie poszli w pewien rodzaj szalonej improwizacji, która koniec końców skończyła się dla nich niewyobrażalnie szczęśliwie. Wyszli obronną ręką z czegoś, co mogło być katastrofą części floty, zagładą zespołu wiceadmirała Halseya. A szczęśliwie dla Amerykanów skończyło się tak naprawdę na utracie kilkunastu samolotów, kilkunastu ludzi. Natomiast Japończycy, jak uważali Amerykanie, stracili twarz. No to zacznijmy może tę historię tradycyjnie od początku. Jak doszło do tej akcji i jak ona wyglądała? Historia rajdu podpułkownika do Litla to są tak naprawdę dwie równoległe opowieści. Często jest tak, że ta pierwsza, ta bezpośrednio związana z nalotem, przykrywa tą drugą, ważniejszą, czyli przykrywa kwestie operacyjne wojny na Pacyfiku wiosną 1942 roku. Ale to ta druga rzecz jest ważniejsza od tej pierwszej, tylko że my ludzie tak często mamy, że emocje przykrywają nam racjonalne myślenie. 7 grudnia 1941 roku japoński atak na Pearl Harbor był dla Amerykanów w jakimś zakresie utratą twarz. Amerykanie uważali się przecież za superpotęgę, bo nią byli. Też uważali się za lepszych od Japończyków, czy w ogóle od Azjatów jako takich. Więc to rzucenie wyzwania przez Japończyków, Amerykanie traktowali jak swoją hańbę, że dali się zaskoczyć. W wymiarze wojskowym był to też niezwykle istotny problem, dlatego że wtedy, w 1941 roku, zarówno japońscy admirałowie, jak i amerykańscy admirałowie przede wszystkim postrzegali wojnę. Wojnę w kategoriach militarnego starcia, to znaczy dopiero stopniowo ta strategia mówiąca o tym, że na wojnę składa się wysiłek całego państwa, mimo że na poziomie teoretycznym to wykładano w książkach od wieku, to jednak to musiało się przebić do mentalności dowódców i do mentalności polityków. I w 1941 roku jeszcze amerykańscy i japońscy admirałowie uważali, że wojna to przede wszystkim starcie zbrojne w rozumieniu bitwy i operacji, gdzie rozstrzyga o wszystkim bitwa walna. Na morzu bitwa flot liniowych, okrętów pancernych. Czyli chcesz powiedzieć, że zarówno Amerykanie, jak i Japończycy liczyli na tą jedną bitwę, która rozstrzygnie od razu całą kampanię na Pacyfiku? Może nie całą wojnę, ale rzeczywiście będzie rozstrzygająca. To znaczy, zwłaszcza Japończycy pokładali nadzieję w bitwie decydującej. Czymś, co miało być powtórką na przykład Tsushimy z wojny japońsko-rosyjskiej, gdzie bitwa morska była elementem rozstrzygającym całej wojny. Do tego były potrzebne pancerniki i dlatego Japończycy byli tak pewni siebie po zwycięstwie w Pearl Harbor, to znaczy, że udało im się przynajmniej częściowo złamać amerykańską flotę liniową. I również amerykańscy admirałowie z początku tak postrzegali swoją sytuację. To znaczy, dowódca amerykańskiej floty Pacyfiku, admirał Chester Nimitz, który w roku 1942 przejmuje dowodzenie na tym obszarze, on również stopniowo musiał się nauczyć tego, że wojna morska się zmienia, że okręty pancerne nie są jedynym ani rozstrzygającym elementem na polu walki. I stopniowo, zarówno Japończycy, jak i Amerykanie, Przekonywali się do lotniskowców, które miały tą zaletę, że w większości przypadków były to jednostki relatywnie szybkie i nowocześniejsze niż stare okręty pancerne rodem z Wielkiej Wojny. Dlatego że olbrzymim problemem okrętów pancernych było to, że większość z nich była stara. Po prostu miała po kilkadziesiąt lat i z racji tego reprezentowały sobą one rozwiązania techniczne, na przykład w zakresie napędu, starsze niż najnowsze okręty, zarówno nowe pancerniki, jak i nowe lotniskowce. Więc zespoły okrętów lotniczych były bardziej zwrotne, bardziej manewrowe w wymiarze operacyjnym, ale Amerykanie musieli się nauczyć operowania swoją flotą okrętów lotniczych. Ich nie dotknęła klęska Per Harbor. Amerykanie mieli zespoły okrętów lotniczych, które koniec końców niewiele ustępowały liczebnie Japończykom, a w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o okręty, te najważniejsze lotniskowce floty, to tutaj obie strony dysponowały bardzo podobnym potencjałem. Tylko o ile Japończycy pierwsi zaprezentowali komasację zespołów lotniczych floty w kampanii, o tyle Niemiec i jego admirałowie musieli się tego dopiero nauczyć. W związku z tym Amerykanie mieli, Mieli już na początku 1942 roku cały szereg narzędzi w rękach, ale nie potrafili ich jeszcze w pełni efektywnie wykorzystywać. A gdzie to jest w takim razie ta historia do Littla i jego bombowców? Tutaj właśnie ta historia pułkownika do Littla i jego bombowców nie pasuje, ale się pojawia. Dlatego, że tego 18 kwietnia 1942 roku bombowce armii B-25 Mitchell startowały z lotniskowca Hornet który to był jednym z dwóch okrętów tej klasy, to znaczy on i Enterprise, które brały udział w rajdzie na Japońskie Wyspy Macierzyste. I pułkownik Dolittle i jego nalot no, nie pasował zupełnie do całej koncepcji wojny morskiej, całej koncepcji operacyjnej, bo Amerykanie, żeby przeprowadzić ten propagandowy nalot, wydzielili tak naprawdę połowę swojego komponentu lotniskowców na Pacyfiku do operacji o charakterze propagandowym, w ten sposób w jakimś zakresie odwlekając w czasie pogromienie japońskiej floty, a ryzykując jeszcze większe wydłużenie w czasie pogromienia japońskiej floty, ponieważ amerykańskie lotniskowcy zamiast zebrać się razem i zniszczyć flotę Yamamoty, no to wykonywały jakieś bezsensowne operacje pod tytułem niech 10 bombowców armii zbombarduje Tokio. No ale to w takim razie jak doszło do tego, że te bombowce zostały umieszczone na tym lotniskowcu i postanowiono wysłać je na Tokio? Kto podjął takie decyzje i w ogóle kto wpadł na ten pomysł? Oczywiście inicjatorem całego tego zamieszania był Franklin Delano Roosevelt, prezydent USA, głównodowodzący. Dlatego, że Roosevelt był politykiem i rozumiał, że propaganda jest tak samo ważna jak czołgi. Dlatego pod koniec grudnia 1941 roku wezwał amerykańskich dowódców floty i armii i powiedział, że w Pearl Harbor zostaliśmy zhańbieni i społeczeństwo USA domaga się natychmiastowej odpowiedzi. Skoro oni bombardują nas, my musimy zbombardować ich. A pamiętajmy, że Japończycy uderzyli tylko na Hawaje. Nie dotknęli bezpośrednio kontynentu północnoamerykańskiego atakiem lotniczym w tej skali. Ale odpowiedź amerykańska miała być silniejsza. Nakazano bombardować. Japońskie wyspy macierzyste ze stolicą Japonii Tokio na czele. I na początku roku 1942 stwierdzono, że istnieje możliwość przeprowadzenia operacji kombinowanej. To znaczy, z jednej strony, zamierzano skierować do Chin bombowce strategiczne B-24 Liberator. I o tym opowiada nasz odcinek o niezwykłej misji pułkownika Halversona, gdzie po prostu Amerykanie zamierzali przez Amerykę Południową, Afrykę i Azję przerzucić do Chin bombowce B-24 i stamtąd zacząć bombardować Japonię. I to miało się odbyć wiosną. 1942 roku, i niezależnie od tego stwierdzono, że najnowsze wchodzące na uzbrojenie armii bombowce taktyczne, takie jak B-26 i B-25, mogą zostać zaokrętowane na lotniskowce floty i mogą wykonać start z lotniskowca bombardowanie celu lot wahadłowy do bazy lądowej w Chinach, gdzie bombowce strategiczne i taktyczne miały już mieć swoje stałe bazy w ramach rozwijania amerykańskiej armii lotniczej, bo Amerykanie zaczęli rozwijać swoje armii lotnicze. Na Alasce, na środkowym Pacyfiku, w Chinach. Czyli to nie miała być do końca taka akcja propagandowa, bo te samoloty miały zostać w Chinach i regularnie bombardować Wyspy Japońskie, tak? W przypadku bombowców taktycznych to one miały już pozostać na obszarze Chin, to znaczy bombowiec B-25 z jego zasięgiem mógłby teoretycznie podejmować próby bombardowania południowych wybrzeży Japonii, ale byłyby to jednostki, które byłyby zalążkiem jednostek lotnictwa taktycznego w Chinach. Natomiast no bardziej pokładano jednak nadzieję w bombowcach B-24 Liberator. One miały być tym głównym biczem bożym na Japończyków, ale prezydent żądał natychmiastowych efektów. To znaczy amerykańscy generałowie mówili, że budowa potencjału w w Chinach zajmie czas. Ale Roosevelt mówił, dobrze, zanim wy przejdziecie do rozwiązań systemowych i praktycznych, efektywnych, najpierw zróbcie coś efektownego. I żądał przeprowadzania ataku natychmiast. Miał być to atak o charakterze politycznym. Miała być to demonstracja siły. I na początku 1942 roku stwierdzono, że jeżeli jakiś amerykański nowy bombowiec taktyczny ma brać udział w tego typu operacji, to znaczy startować z lotniskowca, no to tutaj idealny będzie B-25 Mitchell. A dlaczego akurat Amerykanie wybrali tego no bo to był samolot o dosyć dużym zasięgu. Zasięg teoretyczny przekraczał ponad 4000 km. To była odległość, która pozwalała tej maszynie przelecieć na przykład do Chin, no a jednocześnie mieścił się na lotniskowcu, bo to też jest ważne, i miał dobre właściwości startu z lotniskowca. Na przykład uznano, że B-26 jest tutaj gorszy pod tym względem i z niego zrezygnowano. Samolot więc spełniał wymagania do tego typu operacji, aczkolwiek oczywiście stwierdzono, że po pierwsze te samoloty muszą zostać zmodyfikowane, modyfikowane, to znaczy odchudzono część uzbrojenia, dodano dodatkowe zbiorniki paliwa, to nie były takie po prostu zwykłe B-25. Wytypowano 24 dokładnie maszyny do takich przeróbek, aby wzięły udział chociaż nie wszystkie w ataku na Tokio, bo Tokio jako stolica Japonii była celem głównym. Zakładano, że niektóre samoloty oddzielą się od szyku, zbombardują inne japońskie miasta. I bardzo szybko po decyzji, bo już w lutym 1942 roku rozpoczęto praktyczne testy samolotów B-25 w Norfolk z wykorzystaniem lotniskowca Hornet, czyli najnowszego amerykańskiego lotniskowca floty, który dopiero osiągał gotowość bojową. I to się jeszcze działo wszystko na wschodnim wybrzeżu USA. Najpierw były testy w Norfolk, jednocześnie eskadra uderzeniowa potem prowadziła własne ćwiczenia na Florydzie. Tam jakby prowadzono główne szkolenie. Wytypowano 17. grupę bombową do tej operacji. A dlaczego akurat ta 17. grupa bombowa, ona w jakiś sposób była specyficzna, czy to zwykły przypadek? Znaczy zdecydował przypadek w tym sensie, że to była najlepiej już wytrenowana grupa na B-25. Czyli po prostu wzięto załogi z jednostki, która najlepiej opanowała już ten nowy sprzęt. Bo pamiętajmy, kiedy Japończycy bombardują Amerykanów w Pearl Harbor, to Amerykanie mają już rozkręconą produkcję zbrojeniową. B-26, B-25, B-24, zupełnie nowe bombowce wchodzą do służby. To nie jest tak, że Amerykanie się obudzili z przysłowiową ręką w nocniku. Oni mogą odpowiedzieć praktycznie natychmiast. Mają nowe okręty, mają nowe samoloty, mają nowe rozwiązania. I w lutym, w marcu 1942 roku trwają przygotowania. To nie są długie przygotowania, tak naprawdę. Dowódcą tego zespołu lotniczego zostaje bardzo doświadczony pilot James Dolittle. To jest, tak jak powiedziałem, atak czysto propagandowy. Każdy z bombowców będzie zabierał tylko kilka bomb 500-funtowych. Wiadomo, że oni tym atakiem nie wyrządzą wielkich szkód ekonomicznych Japończykom, ale to ma być atak symboliczny. Bomby burzące, bomby zapalające, i często jeszcze do tych bomb są. Doczepiane na przykład medale, które Japończycy przekazywali armii amerykańskiej. Widzimy jaki symbolizm, że to jest atak o charakterze symbolicznym, o charakterze propagandowym. Oczywiście on jest w ramach przygotowań ściśle tajny. W marcu 1942 roku są przygotowania na Florydzie, są przygotowania na wschodnim wybrzeżu. Potem na przełomie marca i kwietnia zespół lotniczy przelatuje na zachodnie wybrzeże do Kalifornii, gdzie trwają już ostateczne przygotowania przed wyruszeniem do akcji. Lotniskowiec Hornet również opuszcza wschodnie wybrzeże, przechodzi na zachodnie wybrzeże i tam już w Kalifornii na jego pokład zostaje załadowanych 16 bombowców B-25 Mitchell. Każdy z tych samolotów ma pięcioosobową załogę, więc mówimy o 16 samolotach i o 80 członkach załóg lotniczych. Oni się okrętują na Horneta. Hornet ma jednocześnie własną grupę lotniczą pod pokładem. I plan jest taki, że gdyby Japończycy po drodze wykryli zespół amerykański, to jest polecenie zrzucić B-25 do morza i windami na pokład lotniskowca natychmiast wprowadzać własne jednostki uderzeniowe. Chodzi o to, że B-25, no, one blokują pokład startowy tego okrętu. Te 16 bombowców po prostu tam tkwi. I okręt nie jest gotowy do walki, dopóki te bombowce na nim są. Więc sam w sobie jest jedno Bezbronną, w związku z czym zapada decyzja, że do zespołu zostanie dołączony drugi lotniskowiec lotniskowiec pełniący funkcję ochroniarza i tą rolę pełni Enterprise. 2 kwietnia 1942 roku Hornet wychodzi w morze, kilkanaście dni później 13 kwietnia na północ od Hawajów spotyka się z Enterprise em. czyli tworzy się zespół Task Force 16, którym dowodzi wiceadmirał Halsey. Rozumiem, że ten zespół to nie były tylko dwa lotniskowce, ale też okręty do ich osłony, więc tutaj chyba tworzy się całkiem poważne zgrupowanie okrętów na Pacyfiku. Czy tak faktycznie było? Tak, oczywiście. Ten zespół zadaniowy 16 Halseya, no to są dwa lotniskowce, to są trzy krążowniki ciężkie, jest krążownik lekki, osiem niszczycieli i dwa tankowce floty. Więc tak naprawdę Amerykanie zaczynają działać w bardzo dziwny sposób. Otóż w Paszczel Lwa, w kierunku wysp macierzystych Japonii idzie zespół złożony z 16 okrętów. Czyli to nie było takie. Zgrupowanie, jak to przedstawia amerykańska propaganda, że gdzieś tam jakieś lotniskowce po cichaczu przez Pacyfik próbowały się przesiznąć. To było całkiem duże zgrupowanie, które było relatywnie łatwe do wykrycia, chyba. Tak, ono było relatywnie łatwe do wykrycia, gdyby Japończycy mieli te możliwości, co Amerykanie, to znaczy gdyby łamali ich kody. Ale Japończycy nie łamali kodów Amerykanów, a zespół szedł w ciszy radiowej. W związku z czym Japończycy musieli liczyć na łodzie latające dalekiego rozpoznania, okręty patrolowe i zwiat lekkich jednostek nawodnych, które pełniły funkcję dalekiego rozpoznania wybrzeży japońskich. To znaczy, kutry japońskie wyposażone w radia, lekkie kutry patrolowe, które znajdowały się setki mil od wybrzeży Japonii, były tą strażą przednią, one mogły wykryć zespół amerykański. Większe okręty Amerykanie teoretycznie mogliby wymijać jeszcze również dzięki własnemu rozpoznaniu radarowemu. Ale operacja była niesamowicie ryzykowna, dlatego że wysłano zespół uderzeniowy, dwa lotniskowce floty, gdzie ten przeciwnik nie był w żaden sposób obezwładniony, gdzie miał inicjatywę, gdzie szalał na morzach, więc istniało ryzyko, że Japończycy mogą nawet przez przypadek okrętami podwodnymi sparaliżować taką akcję. Więc ryzyko było gigantyczne, tajność operacji była bardzo wysoka, jednocześnie było tak, że wiceadmirał Halsey i podpułkownik do oni mieli no jakby zupełnie różne zapatrywanie, jak to podejście do Japonii ma wyglądać. W jaki sposób różniliście ci dwaj oficerowie co do przebiegu tej akcji? Wiesz, admirał Halsey uważał, że należy wypuścić zgrupowanie lotnicze, powiedzmy, 600 mil od wybrzeży Japonii. Czyli mówimy o akcji na poziomie prawie tysiąca kilometrów od wybrzeży Japonii. Czyli to była odległość jak z polskiej granicy do Moskwy. My mówimy, że amerykańskie lotniskowce podeszły blisko japońskich wybrzeży, czyli na granicy polsko-białoruskiej wystartowały samoloty w kierunku Moskwy. No to były takie odległości. Ale podpułkownik Dolittle chciał, żeby zespół uderzeniowy podszedł nawet 400 Mil morskich do Japonii, czyli znacznie skrócił dystans, dlatego że on wiedział, że jego samoloty będą miały do przelecenia potem nawet 4200 km, że te B-25 będą działać na granicy zasięgu maksymalnego. Więc on pragnął, żeby Halsey zbliżył się do Japonii. Natomiast amerykański wiceadmirał nie zamierzał ryzykować zespołu kilkunastu okrętów, w tym połowy sprawnych lotniskowców na Pacyfiku, dla rajdu 16 bombowców armii, nawet jeżeli te bombowce wykonywały osobisty rozkaz prezydenta. I wszystko zależało od tego, jak daleko od wybrzeży Japonii zespół zostanie wykryty. No i można by powiedzieć, że Japończycy ich wykryli wcześniej niż Amerykanie sądzili, że to będzie miało miejsce. Czyli Japończycy wykryli jednak ten amerykański zespół deżyniowy? Tak, dlatego, że 18 kwietnia 1942 roku o świcie, prawie 1200 kilometrów od wybrzeży Japonii, czyli odległość od Warszawy do Moskwy, ten zespół natknął się na japoński kuter dozorowy, który nadał wiadomość Radiową, że wykrył zespół amerykańskiej floty. Dwa lotniskowce floty idą na kuter. Oczywiście Amerykanie natychmiast ten kuter zatopili, wzięli część załogi do niewoli, część zginęła, ale to, co kuter miał zrobić, to zrobił. To znaczy nadał wiadomość radiową, że wykrył zgrupowanie amerykańskich okrętów. I Amerykanie już wiedzieli, że, że są odkryci. Byli 1200 kilometrów od wybrzeża Japonii, ale Halsey nie czuł się bezpiecznie. Czy ten sygnał z tego małego japońskiego kutra został przez marynarkę cesarską potraktowany? poważnie? Tak, został potraktowany poważnie, ale na reakcję trzeba było mieć czas. Amerykanie tego czasu Japończykom dawać nie zamierzali. To znaczy, Dolittle chciał startować nawet 900 kilometrów od wybrzeży Japonii. Halsey go zaczął wypuszczać, jak to było prawie 1200 km. No bo była decyzja, albo zrzucamy bombowce do morza i odwrót, albo startuje się tam, gdzie jesteśmy. No to podpułkownik Dolittle powiedział, że na granicy bezpieczeństwa jest ta odległość, startujemy. I po kolei wszystkich 16 B-25 18 kwietnia 1942 roku zaczęło startować z Horneta. I co ciekawe, udało się wszystkim. Te samoloty leciały parami po 3, po 4 albo w pojedynkę. Leciały w dzień na niskiej wysokości, tak aby nie wykryły ich potencjalnie japońskie stacje radarowe. Po czym wznosiły się na relatywnie niedużą wysokość kilkuset metrów, na ogół bombardowały z 500-600 metrów. Wszystkie 16 bombowców doleciało nad Japonię, z czego absolutna większość, bo aż 10, zbombardowała różne cele w Tokio. Dwa bombowce zbombardowały Yokohamę, pojedyncze maszyny dotarły nad Kobe, nad Nagoję, nad Yokosuke. Można by powiedzieć, że politycznie, demonstracyjnie to było wielkie wow, bo zbombardowano kilka japońskich miast, w tym stolice Japonii. Czyli to było... To o co chodziło o Rooseveltowi, tak? Tak, w biały dzień, wiosną 1942 roku, amerykańskie lotnictwo zbombardowało najważniejsze japońskie miasta, w tym przede wszystkim Tokio, stolicę kraju. Więc o ile Japończycy bombardowali Hawaje, o tyle Amerykanie odpowiedzieli od razu uderzeniem w stolicę wroga. Propagandowo to był olbrzymi sukces. W Japonii było wielkie zdumienie, znaczy wybuchły nawet miejscami objawy paniki, bo nikt się nie spodziewał tego ataku. Stanowił on totalne zaskoczenie dla Japończyków, mimo że dostali ostrzeżenie, ale to było za krótko, żeby cokolwiek przedsięwziąć. Potem, zgodnie z planem, bombowce ruszyły na południowy zachód, to znaczy między Japonią a Koreą, leciały nad morzem w kierunku Chin. Celem był rejon Kuschu, gdzie miały te maszyny lądować. Tylko problem polegał na tym, że Halsey wypuścił samoloty za daleko, wypuścił je o świcie. Każdy z tych samolotów musiał przelecieć jakieś 4200 km. Lot trwał około 13 godzin, co powodowało, że te załogi B-25 zaczęły osiągać wybrzeże Chin. 18 kwietnia o zmroku. Ale przede wszystkim dowództwo amerykańskiego lotnictwa w Chinach nie wiedziało, że Del nadlatuje. A czy to wynikało właśnie z tej tajności akcji? Teoretycznie marynarka miała wysłać sygnał po wystartowaniu zespołu uderzeniowego, że samoloty poszły do ataku. Ale amerykański zespół tego nie zrobił. Nie była armia amerykańska w Chinach przygotowana na przyjęcie zespołu do Litla. Robiło się ciemno i kończyło się paliwo. Wszystkie 16 samolotów nie wylądowało zgodnie z celem. Jedna załoga, kapitana Edwarda Yorka, miała uszkodzony samolot i York wiedział, że nie doprowadzi samolotu aż do Chin. Poleciał do ZSRR. Jako jedyny posadził normalnie samolot. No bo ze środkowej Japonii w kierunku na Wostok jest znacznie bliżej niż do południowych Chin. Natomiast pozostałe 15 załóg skierowało się zgodnie z planem w kierunku kus i żadna tam nie dotarła. Wszystkie 15 samolotów Albo rozbiło się w czasie lądowania w terenie przygodnym, albo załogi skakały na spadochronach po wyczerpaniu się paliwa w warunkach zmierzchu i nocy. Do Little potem ze swoich wspomnieniach mówił, że jak on już wylądował na tym spadochronie w tych Chinach, no to myślał, że go zdegradują albo przed sądem wojennym postawią, bo stracił wszystkie samoloty i stracił wszystkich ludzi. Tylko o ile samoloty stracił bezpowrotnie, o tyle na szczęście ludzi tylko czasowo. To znaczy, absolutna większość tych Amerykanów, którzy rozbijała się tymi samolotami, skakała na spadochronach, lądowała na terenach częściowo zajętych przez Japończyków, częściowo zajętych przez Chińczyków, korzystała z pomocy chińskiej ludności cywilnej i stopniowo zdołała dotrzeć do linii wojsk amerykańskich i chińskich. W czasie tego rajdu właśnie zginął tylko jeden amerykański lotnik w czasie skoku ze spadochronem. Dwie załogi zostały uznane za zaginione na terenie kontrolowanym przez Japończyków, jedna została internowana w Związku Radzieckim, pozostały personel lotniczy stopniowo się jednak zebrał i koniec końców z 80 lotników do własnej linii w ten czy w inny sposób Powróciło sześćdziesięciu z podpułkownikiem Jamesem Dolittle na czele. Więc pod względem personalnym, koniec końców, Amerykanie mieli niewyobrażalne szczęście. I potem, jak prowadzili badania tej operacji, to stwierdzili, że tylko tylny wiatr, który wiał z nadpacyfiku w stronę Chin, umożliwił tym amerykańskim bombowcom dolecenie do chińskiego wybrzeża. Bo gdyby wiatr był przeciwny, wszystkie wpadłyby do oceanu i nie uratowałby się nikt. A czy zespół wiceadmirała Halseya też miał takie szczęście? Umknął tej szykowanej japońskiej pogoni? Tak. Halsey wykonał zwrot do tyłu i 25 kwietnia bardzo szybko zameldował się w Per Harbor więc zespół japoński, który mógł podjąć pościg, no, nie miał szans przechwycenia zespołu amerykańskiego. Sam podpułkownik James Dolittle został w USA uznany za bohatera. Został awansowany o dwa stopnie od razu do góry, bo został generałem brygady. Więc on się obawiał, że operacja zakończyła się totalnym niepowodzeniem, że stracił wszystkie samoloty, czasowo wszystkich ludzi, że go zdegradują, że go przed sądem wojennym postawią. A tutaj prezydent go przyjął, dostał awans, dostał odznaczenia. no stał się bohaterem Ameryki. To był człowiek, który jako pierwszy zrzucił Tojo na głowę bombę. No to Norbert, gdzie to są jakieś pola do kontrowersji? Nalot się udał, propaganda mogła ogłosić amerykański sukces, bomby poleciały na Tokio i inne japońskie miasta. No, pff, gdzie tu jest jakaś kontrowersja? Problem z y, rajdem Jamesa Dolittle'a polega na tym, że to była czysto propagandowa akcja, gdzie ryzykowano wiele tylko po to, żeby się pokazać kosztem działań operacyjnych na Pacyfiku. Dlatego, że to jest kwiecień 1900 1942 roku. To jest moment, w którym Amerykanie zaczynają sobie uświadamiać, że są stroną silniejszą. Oni muszą uświadomić sobie to, że Japończycy, atakując ich, rzucili się z motyką na słońce. Oni muszą po prostu zniszczyć Japończyków w serii operacji bitewnych, zniszczyć ich potęgę, a nie zadawalać się jakimiś idiotycznymi demonstracjami politycznymi, które nie mają żadnego znaczenia. I tacy ludzie jak Chester Niemiec, tacy ludzie jak William Halsey, oni stopniowo, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, właśnie wtedy uczą się trochę od Japończyków skoordynowanych działań wielkich zespołów flot opartych o uderzenia grup lotniczych z lotniskowców. I Niemiec nie może osaczyć i zniszczyć. Japońskiej floty, dlatego że poniekąd jego zwierzchnik, pomijam admirała Kinga, ale mówię o prezydencie Roosevelcie, każe mu przeprowadzać jakieś kretyńskie operacje o charakterze politycznym, zamiast po prostu dopaść japońską flotę, zwłaszcza połączoną flotę Yamamoto i ją zniszczyć w bitwie morskiej. A tego pragnie Nimitz. Bo spójrzmy, jak wygląda sytuacja operacyjna. Japończycy zaatakowali w grudniu i początkowo ich impet uderzenia, rozległość ataku był tak wielki, a amerykański Szok psychologiczny tak duży, że amerykańskie dowództwo floty na Pacyfiku nie do końca wiedziało, co ma robić. Ale czy ta bierność amerykańska nie wynikała czasem z tego, że oni nie mieli potencjału do tego, żeby walczyć z tymi Japończykami? No, właśnie, potencjał był. Tylko potencjał należało skoncentrować, wypracować właściwą taktykę walki i ruszyć na wroga. Amerykanie po Pearl Harbor byli w szoku psychologicznym. Tam nastąpiła rotacja na najwyższych stanowiskach dowodzenia, czyli można by powiedzieć, że Amerykanie zaczęli sami sobie skakać do gardła, nie rozumieli tego, że stara linia pancerników z pierwszej wojny światowej to wcale nie jest już super atut i że utrata kilku pancerników Pearl Harbor to nie jest jakaś katastrofa, że wchodzą do służby okręty nowe, że zgrywają się nowe zespoły uderzeniowe, że mają lotniskowce, że przewaga japońska wcale nie jest taka duża, zwłaszcza w lotniskowcach floty i że należy działać dużymi zgrupowaniami, trochę tak jak Japończycy, że Amerykanie muszą stworzyć własne Kido Butai. Bo pamiętajmy, że wiosną 1942 roku Amerykanie stale mieli na obszarze Pacyfiku 3-4 lotniskowce operacyjne floty. A pamiętajmy, że te okręty były na ogół większe, w rozumieniu zabierały więcej samolotów niż analogi japońskie. W związku z czym trzy amerykańskie lotniskowce na polu walki mogły teoretycznie ważyć tyle, co cztery analogiczne okręty japońskie. Różnica polegała na tym, że japońscy dowódcy byli bardziej agresywni, dowódcy japońscy mieli bardziej doświadczone załogi, dowódcy japońscy mieli lepszą taktykę. Amerykanie nie zawali sobie jeszcze sprawy ze swojej siły oni używali lotniskowców pojedynczo oczywiście japończycy w wielu operacjach też typowali jeden okręt do jakiegoś działania, ale często przecież te japońskie okręty tworzyły większe zespoły. A Niemiec, Halsey dopiero jakby musieli nauczyć się tworzenia większych zespołów na Pacyfiku. Zamiast rozdzielać okręty pojedynczo, komasować w większych zespołach. I musieli nauczyć się, jak efektywnie wykorzystywać własne lotnictwo pokładowe. W styczniu 1942 roku, kiedy rozpoczęły się przygotowania do misji podpułkownika do Litla, Amerykanie mimo wszystko przyjęli na Pacyfiku postawę defensywną. Chcieli przede wszystkim utrzymać Hawaje oraz komunikację z Australią, ale w dużej mierze postawili krzyżyk na własnych wojskach na Filipinach i Japończycy utrzymywali inicjatywę. Tutaj był jeszcze bardzo poważny problem dlatego że na początku stycznia 42 roku jeden z lotniskowców amerykańskich Saratoga został uszkodzony w wyniku ataku torpedowego przez japoński okręt podwodny. W związku z czym chwilowo siła uderzeniowa zespołu amerykańskiego na Pacyfiku spadła z czterech do trzech lotniskowców floty Czekano na Horneta. On miał być czwartym okrętem uderzeniowym. Saratoga przez parę miesięcy miała przejść remont i też wrócić. Więc Amerykanie mieli perspektywę, że u końca wiosny 1942 roku będą mieli na Pacyfiku nawet pięć lotniskowców floty: Lexingtona, Enterprise, Yorktowna, Saratoga i Horneta. To był zespół, który mógł w każdej chwili uderzyć na Kidobutai i walczyć jak równy z równym z sześcioma lotniskowcami floty japońskiej. Innymi słowy, Amerykanie posiadali potencjał do walnej bitwy. Morskiej, dlatego że ich pancerniki uznano chwilowo za nieprzydatne, bo raz było ich za mało, dwa były za wolne, trzy obawiano się ich utraty. Amerykanie znacznie bardziej obawiali się utraty kolejnych pancerników niż lotniskowców, dlatego swoje pancerniki koniec końców wycofali aż do Kalifornii. Japończycy z kolei również tak naprawdę się zorientowali, że ich okręty pancerne nie nadążają w wymiarze operacyjnym za zespołami okrętów lotniczych. W związku z czym lotniskowiec stawał się najważniejszym narzędziem w walce. I Nimitz zaczął rozumieć, że postawa defensywna na zasadzie bronimy Hawajów, Alaski i komunikacji z Australią to nie jest to, co licuje z potęgą US Navy. I Amerykanie bardzo szybko, bo już na początku lutego 1942 roku, przeszli do własnych ograniczonych działań zaczepnych, które sprowadzały się do tego, że starali się podgryzać ze skrzydła japońskie uderzenie wymierzone w południowy Pacyfik, przede wszystkim w kierunku Nowej Gwinei, Wysp Salomona i dalej. Docelowo w kierunku na Fidżi. Dlatego że Nowa Kaledonia, Samoa, Fidżi to była aż taka granica, do której chcieli dojść Japończycy, która dla Amerykanów stanowiła nieprzekraczalną linię obrony Australii. W związku z czym Amerykanie zaczęli wysyłać na Pacyfik z miesiąca na miesiąc coraz więcej wojska, coraz więcej samolotów. Wysłali wojska lądowe na Alaskę, do Nowej Zelandii, skierowali kilka dewizji piechoty w rejon Australii. Bardzo szybko, już w kwietniu 1942 roku, w tym samym czasie, kiedy miał miejsce rajd do Litla, na południu zgrupowanie amerykańsko-australijsko-brytyjskie było silniejsze niż japońskie zgrupowania uderzeniowe, które tam były kierowane. Czyli Amerykanie bardzo szybko budowali masę, którą należało potem po prostu przekuć w czyn, czyli po prostu zatrzymać Japończyków. I atak na Wyspy Marszala, atak na Wyspy Gilberta, to jest początek lutego 1942 roku. Pojedyncze amerykańskie lotniskowce zaczynają kąsać japońskie garnizony na dopiero co opanowanych obszarach. I jeszcze w lutym jest nieudana akcja na Rabaul, jest akcja na Wake. Potem na początku marca mamy pierwsze połączone zespoły uderzeniowe: dwa amerykańskie lotniskowce, Yorktown i Lexington działają razem, wykonują ataki na dopiero co desantujące się japońskie wojska na Nowej Gwinei. 10 marca 1942 roku jest pierwsze wspólne uderzenie zespołów lotniczych Yorktowna i Lexingtona, i można by powiedzieć, że amerykańska potęga się budzi. Amerykanie walczą jeszcze nieporadnie, ale z każdą bitwą, korzystając z doświadczeń, nabierają umiejętności. Już w marcu 1942 roku pojawia się wyraźna koncepcja, aby przejąć inicjatywę i aby zaatakować Japończyków. Tylko że Niemiec działa na rozbieżnych kierunkach. Kiedy Lexington i Yorktown działają, można by powiedzieć, w rejonie obrony Nowej Gwinei i połączenia Australia-USA, to wtedy Enterprise i Hornet wykonują z punktu widzenia sztuki operacyjnej bezsensowną operację na Tokio. Amerykanie rozdzielają siły. Czyli mówimy tutaj właśnie o tym rajdzie pułkownika Dolitla. Tak, mówimy o rajdzie pułkownika Dolitla. do Dolitla do opóźnia amerykańską koncentrację, dlatego że Amerykanie miesiąc w miesiąc zyskują jeszcze nową siłę. O ich dekryptaż ich jednostki łapania japońskich szyfrów wojskowych stopniowo miesiąc po miesiącu zaczynają coraz lepiej czytać japońskie szyfry i amerykanie coraz bardziej widzą co planują Japończycy? W związku z czym stopniowo mogą zacząć myśleć, jak zastawić na Japończyków pułapkę, jak odeprzeć ich atak. I tak jak powiedziałem, zaczynają tworzyć większe zgrupowania okrętów lotniczych. Już nie pojedyncze lotniskowce, ale zespoły lotniskowców, a wkrótce połączone zespoły lotniskowców. Kiedy amerykańskie lotniskowce zbiorą się wszystkie razem w jednym miejscu, to sytuacja Japończyków będzie na polu walki krytyczna. I cała ta akcja do Litla sprawia, że Niemiec operuje dwoma zespołami. Na północnym Pacyfiku ma właśnie zespół wiceadmirała Halseya, a na południu, w, do obrony Nowej Gwinei, połączeń z Australią, do obrony Fidżi, ma zespół kontradmirała Fletchera. I Fletcher ma dwa lotniskowce, i Halsey ma dwa lotniskowce. Na dwóch rozbieżnych kierunkach operacyjnych. Ale Amerykanie już zaczynają czytać szyfry, już wiedzą, że Japończycy dalej chcą naciskać na południe, że Nowa Gwinea jest punktem ciężkości kolejnych japońskich ataków. To doprowadzi na początku maja 1942 roku do sławnej bitwy na Morzu Koralowym, gdzie z jednej strony mieliśmy dwa japońskie lotniskowce floty Shokaku, Zuikaku, mieliśmy dwa amerykańskie lotniskowce floty Lexingtona i Yorktowna. Czy chcesz powiedzieć w takim razie, że gdyby nie do Litla, to Amerykanie mieliby tam cztery lotniskowce? Tak, dlatego że Halsey po prostu spóźnił się na tę bitwę. Dlatego że Halsey musiał najpierw poczekać na Horneta, który tak naprawdę zmarnował dwa miesiące na przygotowanie operacji z Dolittle. Musiał wydzielić Enterprise'a do osłony. Horneta, bo on przez jakiś czas nie miałby gotowości bojowej, bo wiózł B-25. Te dwa lotniskowce poszły na Japonię. To była połowa kwietnia. Potem musieli wrócić na Hawaje. To był 25 kwietnia. A potem ruszyli na południowy Pacyfik. Ale miejmy miarę, to jest Pacyfik. Tam się dniami płynie w jedną lub w drugą stronę. Więc pamiętajmy, że jak Dolittle na Hornecie ruszał 2 kwietnia z zachodniego wybrzeża USA, to startował do Japończyków na, na Tokio 18 kwietnia. A 25 kwietnia ze spłami. Amerykański wrócił na Hawaje, więc zebranie floty do decydującej bitwy to są co najmniej dwa tygodnie. No bo kiedy odbyła się bitwa na Morzu Koralowym? Przede wszystkim 8 maja 1942 roku. Ale bitwa na Morzu Koralowym była dla Amerykanów przykrą niespodzianką. Bitwa była efektem powstrzymania japońskiego uderzenia na Nowej Gwinei. Więc to Japończycy wyszli z atakiem. Ale Amerykanie, wiedząc, co planują Japończycy, przygotowali na nich pułapkę. Ta pułapka nie spracowała. W wyniku bitwy Japończycy stracili tylko lekki lotniskowiec Shoho. Amerykanie stracili super lotniskowiec Lexington, Yorktown był uszkodzony, więc cały zespół Fletcher'a stracił zęby. I teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że zespół Halsey'a zostaje wykryty przez Japończyków i Hornet i Enterprise zostają osaczone w bitwie, a Lexington i Yorktown przegrywają bitwę na Morzu Koralowym. Amerykanie w wyniku dwóch operacji mogą stracić wszystkie operacyjne lotniskowce na obszarze tak się nie wydarzyło, ale ten hornet idący na Tokio to było odwleczenie w czasie pogromu Japończyków pod Midway, dlatego że kluczowym elementem jest nie bitwa, tylko zdolności. Bitwa o Midway nie była przełomem w wojnie na Pacyfiku, nie była przyczyną, była skutkiem. Przyczyną była amerykańska przewaga, zarówno w rozpoznaniu, jak i w liczbie dużych okrętów lotniczych w danym miejscu. Bitwa na Morzu Koralowym to z jednej strony zatonięcie Lexingtona, ale z drugiej strony wypadnięcie dwóch japońskich lotniskowców floty, ponieważ Shokaku został uszkodzony, a Zuikaku nie został włączony do zespołu uderzeniowego idącego na Midway. Gdyby nie decyzja o wyprawie do Litla na Tokio, Nimitz Halsey stworzyliby większe zespoły uderzeniowe już do bitwy na Morzu Koralowym. A to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo o tym nie wspomnieliśmy. Jak w ogóle ten nalot amerykański oddziaływał na Japończyków, czy oni też uznali go za propagandowy wyczyn, który się nie powtórzy, czy jednak się przejęli tą sytuacją? Dzisiaj japońscy historycy mówią, że to była katastrofa. To znaczy, że ten nalot sprawił, że Japończycy, ich dowództwo, przestali zachowywać się racjonalnie. Szok był tak wielki, poczucie utraty twarzy było tak wielkie, ale przede wszystkim poczucie zagrożenia było tak wielkie, że w wymiarze operacyjnym Japończycy zaczęli zachowywać się nieracjonalnie. Ale to jest pogląd, z którym nie do końca można się zgodzić. Dlatego, że po tym nalocie armia zaczęła wielkie operacje zaczepne w Chinach, aby odsunąć od Japonii potencjalne bazy amerykańskie. Japończycy postąpili właściwie, prowadząc działania zaczepne w Chinach, bo w ten sposób odsunęli od Japonii bazy lotnicze. Do ujawnił swoim rajdem to, o czym Japończycy nie wiedzieli, że Amerykanie rozwijają w Chinach lotnictwo strategiczne do ataku na Japonię. Gdyby nie było rajdu do Litla, to w czerwcu Japonię zbombardowałyby Liberatory, ale drugi zarzut jest taki po stronie Japończyków dzisiaj, że wstrzymano działania ofensywne na odcięcie Australii, czyli nagle rajd do Litla i bitwa na Morzu Koralowym sprawiły, że odpuszczono natarcie w kierunku na Samoa i Fidżi. Co Japończyków tak naprawdę uratowało? Bo gdyby oni dalej parli na Samoa i Fidżi, to tam nie spotkaliby już małych amerykańskich czy australijskich garnizonów, tak jak w styczniu, w lutym, to już nie byłyby drugie Filipiny nawet. Japońskie ataki na Fidżi i Samoa skończyłyby się rozsmarowaniem Japończyków o ścianę, dlatego że armia amerykańska wysyłała tam potężne zgrupowania wojsk lądowych, oczywiście potężne w rozumieniu wojny na Pacyfiku. Samego Fidżi broniła dywizja piechoty. Japończycy nie mieliby szans, lądując. I walcząc z takim przeciwnikiem, Nowa Kaledonia, tam Amerykanie i Australijczycy rozwinęli ponad 20 tysięcy żołnierzy garnizonu. Na Samoa była piechota morska. Właśnie już wiosną 42 roku amerykański olbrzym się obudził. Amerykanie budowali już sieć obronną, a dzisiaj wielu historyków mówi amerykańskich po co? Trzeba było od razu kontratakować, a nie się bronić. Zmarnowaliście rok, bo przestraszyliście się Japończyków, a mogliście już ich zdmuchnąć wiosną 42 roku. Ale Japończycy wstrzymali uderzenia na Samoa i Fidżi i dali priorytet planowi Yamamoto. Armia zgodziła się wydzielić siły do ataku na Aleuty i na Midway, ponieważ Japończycy obawiali się, że z obszaru Alaski i z Midway mogą startować amerykańskie bombowce, które mogą zaatakować Japonię. A Midway, na przykład, było najbardziej wysuniętym na wschód rejonem planowanej dalekiej obrony Wysp Macierzystych. Więc po ataku do Litla, Yamamoto dostał zielone światło, by połączonymi siłami uderzyć na Midway. Tyle tylko, że w tym japońskim rozumowaniu jest pewne niezrozumienie rzeczywistej sytuacji. Dlatego, że czy to byłoby Midway, czy jakiekolwiek inne miejsce na Pacyfiku, to Japończycy tak czy inaczej musieliby przegrać. Prędzej czy później, bo amerykańska potęga przerastała, a Amerykanie czytali japońskie szyfry. To było pierwszorzędne na polu walki, bo Amerykanie mogli zacząć polować na japońską flotę. Na Morzu Koralowym to była próba upolowania japońskiej floty. Tylko to się nie udało z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że załogi japońskiego lotnictwa morskiego były jeszcze niezwykle sprawne bojowo, ale to się również nie udało dlatego, że Halsey wcześniej, w kwietniu, wykonywał jakieś idiotyczne manewry pod tytułem RAID na Tokio, zamiast dołączyć do Fletchera i po prostu zgnieść rozproszone japońskie zgrupowania morskie. Więc skoro nie zrobili tego na Morzu Koralowym, to zrobili to miesiąc później pod Midway. Rajd do Litla w pewnym uproszczeniu, bo to jest hipoteza, o miesiąc przedłużył być może żywotność Kidobutai, albo przynajmniej część tego Kidobutai, że te japońskie okręty zostały zatopione dopiero pod Midway. Ponieważ o ile Amerykanie czytali japońskie depesze, to Japończycy lekceważyli wroga. Yamamoto sądził, że w wyniku bitwy na Morzu Koralowym Lexington i Yorktown zostały zatopione. Zakładał więc, że Amerykanie mają co najwyżej dwa lotniskowce operacyjne na Pacyfiku i dążył do bitwy walnej w warunkach własnej przewagi. Ale popełnił błąd. Uszkodzenie jednego lotniskowca floty w bitwie na Morzu Koralowym, rozdzielanie sił na operacje, a to Aleuty, a to Midway, a to jeszcze gdzie indziej, powodowało, że on poszedł na Midway tylko z czterema lotniskowcami floty. Podczas gdy Amerykanie nie tylko że naprawili Yorktown'a, to jeszcze połączyli siły Yorktown'a, Enterprise i Horneta, a gdyby bitwa odbyła się nieco później, to mieliby jeszcze Saratogę, która wróciła ze stoczni. Innymi słowy, późną wiosną 1942 roku Amerykanie mieli na Pacyfiku cztery lotniskowce floty i koniec końców trzy z nich zebrały się po raz pierwszy razem do wielkiej bitwy o Midway i bitwę tą wygrały. Być może, gdyby nie trzeba było demonstracyjnie bombardować Tokio, to Lexington, Enterprise, Yorktown i Hornet razem mogłyby wystąpić już w czasie bitwy na Morzu Koralowym albo w jakimkolwiek innym miejscu na Pacyfiku, tocząc równorzędną bitwę z siłami głównymi Kidobutai. Norbert, dziękuję Ci bardzo za ten odcinek, który świetnie pokazuje, że ten przekaz propagandowy, który potem obrasta mitami, często ma się nijak do tego, co tak naprawdę działo się, i do tego, jaki był przebieg kampanii nie tylko na Pacyfiku, ale podczas całej II Wojny Światowej. Także jeszcze raz, dziękuję ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.